Nie boisz się na przykład, że coś tam jeszcze powiesz, na przykład on ci, nie wiem, coś zrobi albo coś z tym jego synem? Murański, wiesz co? Ja też wydaje mi się, że w internecie macie bardzo przeobrazowaną postać Jacka Murańskiego. Ogólnie sam fakt, że ludzie niezrozumiale dla mnie mówią do niego pan Jacek, na pana to trzeba mieć, to trzeba zasłużyć, żeby ktoś był panem. No, Jacek Murański, który znany jest z tego, że mówi jakim jest zabijaką, przegrał walkę przez dyskwalifikację, bo gryzł swojego przeciwnika, jak dostawał totalny wpierdol. No to prawda. Więc no, wiesz, on może mówić co chce, nie? Że biceps zerwał, że nogę mu amputowali, że serce mu wyrwali. Mogą mówić co chcą, ale fakty. Ja też mogę mówić co chcę o swoich walkach. Wiesz, ja mogę powiedzieć, że nie wiem, że zadzwonił do mnie kolega, który się powiesił i wychodziłem ten. Znaczy, no, on nie zadzwonił, bo jak się powiesił, to nie zadzwonił, ale że jego mama zadzwoniła i wychodziłem mentalnie nieprzygotowany do walki. Mogę mówić co chcę, ale koniec końców obrazek jest taki, że wszedł do klatki, trzymał siatki, nie mógł tego robić, dostał ostrzeżenie, zaczął gryć przeciwnika, jak dostał totalny wpierdol. Więc, no nie wiem, no. I teraz tak, czy ja twierdzę, że jestem w stanie pokonać Jacka Murańskiego? Ja tak nie twierdzę. Bo uważam, że ja mało osób jestem w stanie pokonać. Z drugiej strony, no, nie trzeba stary się napierdalać jak Bruce Lee Karate Kick, żeby sobie poradzić z kimś, kto cię napastuje. Więc no. Więc ja ci powiem tak, podejdzie do mnie i dostanie gazem w oczy, bo no i tyle, no. Bo ani nie zamierzam z nim rozmawiać po tym, co odpierdala. Jest osobą, która jest niewarta niczego. Więc tyle, więc jego następne prowokacje oby się nie odbyły, nie? No, tak. No.